Witam polskim czołgiem. Ale można też powitać nowy czołg Lago, Matyldę i Hetzera. W nawiasie jeżdżący żółw. No a więc zagrajmy sobie tymi trzema czołgami i zobaczymy. Znaczy zobaczymy. Zobaczymy, czy uda się wygrać. A najpierw zacznijmy od tego szwedzkiego czołga Lago. A, dźwięk z gry praktycznie na maksa przyciszyłem. O, teraz trochę podgłośniłem. A mam na tyle, o. Może na tyle zostanie już. No i chyba tak zostanie już. No takie. O! Ja coś tam słyszę, no wy pewnie też, bo przez to co nagrywam, no to jest jeszcze lekko podgłośnione. A schowajmy się za kamyczkiem. Albo w sumie tamci jadą na przyjmowanie bazy, no to ja może też. Albo wybieramy strzelanie czy do bazy. No strzelanie, no bo to testy czołgów. Ja testowałem, ale na odcinkach nie. Dostał, ale nic, odbiło się. A ty mi dupę nie pokazuj. Ja sam je. No czy... dobra, dostał raz, dostał raz. No ale to raz dostał. Czemu oni bazy nie przejmują? Co się tam dzieje? A pojedźmy sobie tam do nich. Oho, leoparda słychać. Chyba. 20. Nie widzę leoparda. No chyba, że jest po mojej stronie. No jedź! Co jest? No jedź! Jak takie coś wkurza. No dostał, no. Znowu dostał. No, pociski chcę, a nie to. Dobra. Aha, mam tylko to. Dostał. Gąsienica. Ale na czerwono mu chociaż ją zniszczyłem, więc na plusik. No i teraz kto go zniszczy, ja? No nie, przecież no dostaję w to odsłonięte, no. O, jest nasz żółw jeżdżący. Oho. Dostał. Dobra, przyspieszmy sobie ładowanie. Okej. Dostał. Jak nie? Przecież dostał. O, dostał teraz znowu, ale nie ode mnie. Dobra, tego heavy trzeba zniszczyć. Nie, może się posłuchają coś. A jak ja nienawidzę takich mocno czerwonych czołgów. Tak jak Matylda, choć sam ją posiadam. Bo zdobyłem ją poza nagraniem. No i padł. No ale normalnie pewnie poza nagraniem bym z nim wygrał, no. No tak jest. No to tak, no miejmy albo... Dobra, Matylda. No Hetzer to będzie najgorsze... Czym można grać?
No chyba, że ma się dobrego farta, no to wtedy. Dobra, ruszamy te zwłoki. Ten czołg jest tak powolny. Zanim sobie pewnie gdzieś w kogoś zniszczę albo zestrzelić i zniszczyć, no to chyba to samo. No to zanim sobie kogoś zniszczę, no to no minie trochę czasu, zanim najpierw go dojadę do tego celu. No ale jak jestem tak za krzakami, a jestem praktycznie cały czerwony, jak jeszcze może go tak pod skosem. A ty, no nie zasłaniajcie mi! A dobra, męczcie się. No rusz się, dziadzie jeden! Bo cię pozwę! No i posłuchał, no. Aha, tam się dzieje główna akcja. No to dobra, no to pojedźmy sobie tam. Ale tam się ktoś przejmuje. Też Matylda. Dobra, jadę tamtym pomóc. Dobra, ruszamy te zwłoki. Dajesz, 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 jedziesz, jedziesz, jedziesz. Wiem, że dojedziesz. I dostał. Dawu 2. No i został zniszczony, no. Ale chyba tylko dwa razy zestrzeliłem. O, Matylda. No, fartem chyba ją przebiłem, no fartem. O, polski czołg, no to się chyba nie muszę przejmować. Pod kątem zakrzaków, no to nie powinien nie dać rady zestrzelić. No, czy trafi w... No, dostałem, no i co? No i nic. Nie to, że wyśmiewam, tylko no, że ciężko właśnie wycelować w taką Matyldę. Nie, jak ktoś umie takimi polskimi czołgami grać, no to okej, no ale tak to. No tak to są jakby beznadziejne. Choć mam w planach zrobić odcinek, że gram tylko polskim czołgiem. No a ty co mi chcesz zrobić swoimi marnymi pociskami? Wojna pozycyjna. Tak to można ten nazywać. Nie strzelę, nie ma mowy. Polski czołg czy Matylda? Kurde. Dobra, naprawmy sobie gąsieniczkę. Polski czołg czy Matylda? No, polski czołg bez Matyldy może sobie nie poradzić tak szybko. No jak nie? O, dostał! No, ja strzelam do tamtej Matyldy, a tamta Matylda we mnie, no, mamy, no, dużo zdrowia, no, ona też ma dużo zdrowia, no, ale ma też mocno czerwony pancerz. Ale, jak się dobrze schowam... No, on się zajmuje polskim czołgiem. No to niech się zajmuje. A, w sumie, co on mi może zrobić? Dawaj na solo! Chodź tu. Musiałeś mi zastawić? Zostaw mi moją ofiarę w spokoju, dobra? No. Dziękuję. No. No i co ty chcesz mi zrobić swoimi pociskami? Co? Silnik mi spalił? No spalił mi silnik. No silnik mi chłop spalił. Co za chory typ.
Na silnik mi zjarał. Bo to jest Churchill jedynka. Nie wiem, czy to na odcinku było, nie wiem, ale teraz nie muszę ulepszać jeszcze jakby tych silników. Tylko mogę sobie wziąć jakby lufę. I będę miał, i będę mógł sobie Churchilla od razu. Ale Churchill też ma taki minus, że chyba z góry też będzie można mu gąsienicę zniszczyć, nie wiem. Jak ja grałem przeciwko niemu, no to mu niszczyłem bez problemu. Hetzer czy dalej Matylda? No. Ile mi brakuje do tego? Dobra. No zróbmy już tą ulepszoną lufę. No chociaż Hetzera może sprzedamy. Martwy tor, o nie. No to teraz będzie mocna przegrana, bo ja nie znam w ogóle tej mapy. Żadnej z takich. Może jedną. Ale tak to nie. No KW1 ma dobry pancerz, no ale no nie wszędzie. Dobra, przyspieszmy siebie. O ty. Oho, leopard. No leopard to może mnie głęboko w dół pocałować. No chyba, że znajdzie bardzo odsłonięty fragment mojego pancerza, no to wtedy. No ale tak to chyba nie. Nawet jakbym był za krzakami, to leopardowi byłoby ciężko. No, rudy dawaj. Odbiło się. Rudy 102, gdzie twój pies? No w sumie niszczyciel. I powiem tyle, że jak odblokujemy leoparda, no to będzie łatwo niszczyciele kasować. No bo on ma bardzo szybko strzelne działko. No, dostał. A da się w lufę? Nie da się chyba. Dobra, wyjedźmy, co tam będziemy, chować się po krzakach, jak mamy dobry pancerz. A w sumie tutaj w ogóle takich dobrych krzaków nie widać, żeby się gdzieś schować. Nawet nie trafiłem, no dobra. Ale Matylda ma bardzo szybki... A dobra, już wiem czemu. Bo sobie wziemy to. No stój, rudy, no przecież mam cię już do kolekcji po ogół. To musisz dać mi się zniszczyć, no. No dobra, no to pora na tego dziada. Nawet bez tego szybszego przeładowywania to Matylda ma bardzo szybkie. A i teraz walę mu po kątach, to się odbijają pociski. No chyba z KW1 sobie nie poradzę. No. Tak, ciężko w coś trafić, no na pewno. Zniszczał, nie, ale to nie przeze mnie, ale... Kto to? Nie wiem. Aha, dobra.
A i ten dziad, którego bardzo nie lubię, zniszczycieli. Aha, to on, pewnie. Albo KW1. A ty co? No czemu nie strzeliłeś, chamie jeden? Ile minut? 15. No dobra. No i chyba teraz można ulepszyć, tak. No to badaj, jak teraz wygląda. No tak samo beznadziejnie, no ale... Uszkodzenia 80, szybkostrzelność 16 sekund, 3,7, przebicie 89, pancerz 82,8, prędkość 28 plus 8, obrót 33,90. Zwiększenie 13 dodać. Aha, dobra, to ja tu ze silnikiem wymieniałem. No to, ale tutaj są normalne. No i co teraz? A dobra, w sumie można w sumie tego Hetzera odsprzedać. Odsprzedać, bo to jest tandetne dno. W sumie silnik miałem na nim zrobiony, ale tak to nic nie daje. A coś jeszcze chciałem zrobić. A, już wiem co. To wykupić wszystko. To wszystko wykupić na Matyldę. Minus 7 sekund. To chyba. To szybkostrzelność. Nie. O, to się przyda. No ja nie wykrywam, więc po co to? O, no dobra. Szybkostrzelność, no to tak. No tamto, dobra. Chyba to. No chyba tak. Prędkość czy obrót wieży, no. No w sumie Matylda jest wolna, no to się to bardzo przyda. Dobra. To. No to... Na częstsze używanie...
Na czas trwania. To chyba to. No dobra, no to moc bitewna, żywotność, specjalizacja. Moc bitewna, wszystko na jedną stronę, na lewo. Żywotność na jeden na prawo, dwa po lewej. Specjalizacja, dwa po prawo, jedno na dole. No i chyba to tyle. Ale też się przyda kilka amunicji podkalibrowych. Za 60 tysięcy, za 60 tysięcy. No chyba się to nie opłaca w ogóle za tyle, więc... Zastosuj. Aha, każdy ten. No, okej. Zastosuj. Nie chcę złota stracić, no. A, brałem go już. Nie. M7-ką będziemy musieli sobie zagrać, bo dawno nie kraliśmy. No, Matyldy to już ustawiłem. Lago. Aha, no dobra, no to też tak zastosuj. Polski czołg. Z polskim czołgiem nie gramy, więc... Nie git. Polski czołg nie ma amunicji, bo nim nie gram na razie, nawet poza odcinkami. No, zaczęliśmy czołgiem polskim i sobie skończymy czołgiem polskim.